Witam wszystkich miłośników pszczelarstwa amatorskiego w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj jest 2 czerwca, dwa dni po instalacji moich pakietów pszczelich w ulach. Przyjechałem tutaj, żeby sprawdzić, czy pszczoły uwolniły matki z klateczek i żeby, jeśli to zrobiły, usunąć te klateczki z uli i złożyć ramki do siebie, żeby pszczoły mogły budować równo woszczynę. Nie wiem, czego się spodziewać, bo jest pogoda taka dosyć deszczowa. Jest słaba aktywność w ulach. Być może wszystkie są w środku, pszczoły. Zobaczymy, jak to wygląda. Postaram się zrobić to jak najszybciej. Moim celem dzisiaj jest nie przeglądanie żadnych ramek, tylko po prostu sprawdzenie, czy matki się wydostały i czy będzie można wyciągnąć te klateczki. Na początek musimy leciutko podkurzyć. Słychać już, że pszczoły się troszeczkę zdenerwowały. Za chwilę zobaczymy, co się dzieje w środku. Widać, że syropu ubyło, więc prawdopodobnie pszczoły dobrze się karmią na nim. Z ciasta też trochę jest zjedzone, ale niewiele. To znaczy, że chyba gdzieś jest pyłek, który pszczoły przynoszą. Już stąd mogę powiedzieć, że pszczoły budują wosk na plastrach. Za chwilę zobaczymy, jak to wygląda głębiej. Muszę wyjąć jedną z ramek, żeby było mi wygodniej otworzyć. Wydaje mi się, że
królowa jeszcze nie jest uwolniona. Nie, siedzi w środku. Więc musimy ją zostawić tak jak jest. Muszę podmienić dwie ramki. Bo okazało się, że podczas instalacji przez pomyłkę założyłem nie takie jak trzeba, bo mam dwa rodzaje. Jednak dobrze jest czasami nagrywać to, co się robi, bo można potem bezstresowo nagranie obejrzeć i okaże się wtedy, jakie błędy popełniliśmy. Zrobię może większy otwór w tym cieście. Zobaczymy, czy pszczołom się to bardziej spodoba, żeby mogły uwolnić matkę z klatki. Wygląda całkiem dobrze. Pszczoły obsiadają 2, 4, 5, 5,5 ramki, więc wszystko wskazuje na to, że przeżyły instalację i być może zaczną się rozwijać. Muszą tylko zrobić jedną rzecz, uwolnić królową z klateczki, żeby wyszła i stała się ich królową, żeby mogła zacząć znosić jajeczka. Zobaczymy, jak to wygląda. Nie będziemy ich dalej męczyć. Dobrze. Tak więc no nie jestem zbytnio zadowolony z tego pierwszego ula. Spodziewałem się, że pszczoły uwolnią matkę królową, ale to może być jeszcze dla nich za wcześnie.
Tak jak wspominałem, pogoda nie jest zbytnio dobra na otwieranie uli, ale zobaczymy. Tutaj też syropu było. Tutaj widzę, że ten ul za bardzo nie bierze ciasta. Być może pszczoły znalazły gdzieś lepszy pożytek z pyłkiem i tego ciasta nie potrzebują. Tak jak widać, prawdopodobnie również matka nie została uwolniona, ponieważ pszczoły obsiadają klateczkę bardzo gęsto, więc nie będziemy im dalej przeszkadzać również. Niech sobie pracują. Tak jak wspominałem, być może pogoda jest niezbyt dobra, nie było zbyt ciepło. To, co teraz robię, muszę tu wyjaśnić, wymieniam te ramki, które przez pomyłkę zamieniłem podczas instalacji. Wkładam ramki odpowiedniego rozmiaru do ula. Ponieważ postanowiłem w tym roku, jako że jest to pierwszy mój rok, postanowiłem eksperymentować na całej linii. Czyli postanowiłem sprawdzić, jak będą się zachowywały pszczoły na ramce standardowej. W Ameryce standardowa ramka jest o wielkości 5,4 czy 6. I takie ramki są w obu ulach tutaj zewnętrznych, a ten środkowy natomiast postanowiłem założyć na ramce 4,9. Zobaczymy, jak pszczoły sobie poradzą na tej ramce.
No i ostatni ul, ale myślę, że efekt będzie ten sam. Mam już syrop na rękach i pszczoły siadają na mnie, próbując ze mnie dosłownie jeść. Ramki są odbudowywane właściwie chyba równo we wszystkich ulach, nie zauważyłem różnicy, ale staram się na razie tego nie sprawdzać, nie wyciągać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać później. Ten ul chyba jakoś lepiej sobie radzi, bo widzę, że jest, zaczyna już dosyć szybko kitować ramki. Zasklepia wszystko. Więc może całkiem dobrze sobie radzi. Matka prawdopodobnie wciąż jest w środku, ale ciasto jest wyjedzone prawie do samego końca, więc trudno mi coś zobaczyć, ponieważ pszczoły są wewnątrz. Więc być może ten ul będzie pierwszy, który uwolni matkę, ale to jeszcze nie teraz. Tak więc, jak widzieliście, matki nie zostały jeszcze uwolnione. Dwa dni, okazuje się, jest to za krótko. Być może nastąpi to za kilka dni, ale już nie będę ich więcej męczył. Wrócę tutaj pod koniec tygodnia, żeby zobaczyć, czy jest jakiś postęp. Jeśli nie, trzeba będzie matki uwolnić z klatek. Do tej pory prawdopodobnie będą już uznane przez rój za własne. Rameczki, które błędnie włożyłem do jednego z uli, wyjąłem, zabiorę je ze sobą. I to tyle przeglądu na dzisiaj.